Witam. W dzisiejszym odcinku będzie ściągana zwolnica przy Perkinsie z tego powodu, że jest słaby hamulec, no i też przy cofaniu blokowało, także podejrzewam, że może być zapieczony cylinderek lub spadły sprężyny ze szczęk, ale to się okaże po ściągnięciu. No i tak, tutaj jeszcze chciałbym pokazać właśnie przy pompie, bo tak silnik ostatnio robiłem, aż tego nie nagrywałem. Zmieniałem sekcję przy pompie, bo chociaż był zrobiony silnik, to i tak rano trochę ciężko miał palić. To właśnie zmieniłem sekcję i też wina była w rozpylaczach, bo rozpylacze dwa lały, a trzeci się zaciął. I po prostu też to było powodem właśnie ciężkiego odpalania silnika. No i teraz po właśnie zmianie rozpylaczy, po zmianie sekcji w pompie, zwiększyłem dawkę paliwa, także ciągnik zrobił się zrywniejszy, mocniejszy. No i jak na razie dzisiaj przymrozek był minus 8, no to można powiedzieć, że prawie z pierwszego zapalił, bo zapalił i zaraz gaz. I za drugim razem już zapalił i już chodził, także... Także wymiana tłoków z pierścieniami, no i ta tuleja pomogła. No i też wymiana sekcji i rozpylaczy w pompie właśnie pomogła. Także zwolnicę będziemy... Za chwilę będzie ściągana, także widzimy się już po ściągnięciu zwolnicy. Zwolnica ta już jest prawie wyciągnięta i chciałem pokazać, w jaki sposób ja ją wyciągam. Biorę tutaj do ramy, montuję rucksucka. Tak, montuję balancer. I tak, zaczepiam tutaj za szpilkę i biorę łańcuch. To jest łańcuch konny od woza. I tak, i zapinam hak tutaj za ten boczny odciąg i przekładam tutaj pod pochwą, żeby po prostu mi się zwolnica się nie przeważyła. No i jak widać, jest, można powiedzieć, że zwolnica już wyjechana. O, zwolnica mam już wyjechaną. Jak widać, jest ładnie wyciągnięta, można zrobić to samemu. Nie trzeba mieć żurawia warsztatowego, po prostu można w taki sposób, jak ja to robię. Można ładnie ściągnąć, potem włożyć. No i tak to tu widać. Na pewno uszczelniacza coś tam się pociło, to będzie wymieniony i będzie taśma. Będzie albo nowa taśma pójdzie, albo po prostu kupię okładzinę i będę ją nitował. No i bęben będzie za chwilę ściągnięty, także zobaczymy, co tu się stało. No i tak, bęben jest trochę ściągnięty. No i tak jak przypuszczałem, cylinderek wyleciał, cylinderek złom. Okładzinę zerwało, aż ją zdarło. Tutaj wypadł kawałek okładziny, reszty nie widzę, ale zaś bęben ściągnie, że będzie widać. Dobra, w bębnie też nie ma nic. No i nie ma tutaj żadnej okładziny. Nie wiem, co się z okładziną stało, ale ją po prostu zerwało. Cylinderek jest szrot. Cylinderek będzie nowy. I tak, okładziny pozakładam nowe na szczęki. Tutaj może też się uda okładzinę założyć. Albo pójdzie okładzina po prostu, albo nowa szczęka. A tutaj po prostu to roznituję i założę nową okładzinę. Na pewno tak, cylinderek, sprężyny zostaną stare, bo tu kiedyś parę lat temu
brałem to i robiłem. Były zakładane cylinderki, szczęki, no i cylinderek nie wytrzymał. Po prostu gdzieś się, kurwa, zaciął. Także to będzie zrobione. Będzie jeszcze taśma właśnie hamulca ręcznego zrobiona. No i tak, części są już zakupione. Jest kupiona okładzina na hamulec ręczny. Są kupione okładziny na szczęki hamulcowe. Jest cylinderek zakupiony. Nity są zakupione, żeby to ponitować wszystko. No, uszczelka, uszczelniacz, także będzie można się brać za składanie tego. No i tak, jak widać, okładzina na taśmie ręcznego założona nowa. To jest tak, nitowane było nitami zrywalnymi piątkami. To jak widać jest ponitowane. Z tej strony to jest właśnie coś takiego. Jest ponitowane. I tak, okładzina jest krótsza, bo stara okładzina dotąd była, ale że jest trochę krótsza, to szkodzić nie będzie. Trochę mi się krzywo przynitowała trochę, ale z tego nikt strzelać nie będzie, także działać to będzie. Szczęki hamulcowe, tak, okładziny na szczękach hamulcowych są już zanitowane. Nie wiem, czy widać. O, są nowe. Nity są zaklepane. Z tej strony widać jedna szczęka, druga szczęka są zrobione. No i tak, szczęki są już zamontowane. Jest zamontowany nowy cylinderek. Tutaj poszły nowe sworznie dwa. Zabezpieczenie poszło nowe. No i tutaj taśma ręcznego też już jest zamontowana. Jest zamontowany nowy uszczelniacz. Także zostało tylko założyć bęben. No i jeszcze poszedł tutaj nowy o-ring. Tu jeszcze idzie taka uszczelka u nas. To jest ta ząbkowana na półośkę. Chciałbym pokazać, w jaki sposób montuję zwolnica samemu. Tak jak widać, balancer jest ściągnięty. I tak, tutaj jest wkręcona szpilka od głowicy od 60, żeby po prostu to służy jako kołek naprowadzający. No i tutaj dałem szpilkę 12, po prostu, że jak bierę i jak już się utrafi mechanizm różnicowy półośką, no to jak się dosuwa, no po prostu no sobie tą nakrętkę dosuwam, bo tu jak widać jest kąt się już się tu załamało, także zwolnicę wypycha po prostu, no i to trzeba trochę, powiem tak, no zabawy samemu jest dużo, żeby to zamontować, ale jak już jest, o, tu jest taka, to już jest tyle, także to już jest. Tu no, wystarczy, że sobie kluczem nakrętkę będę dociągał. No i zwolnica praktycznie jest już zamontowana. No i tak, zwolnica jest już przykręcona. Wszystkie śruby są poprzykręcane. Rurka hamulcowa jest przykręcona. Tak, hamulec już jest odpowietrzony. Ręczny też już jest ustawiony. Także zostało i no, błotnik, koło. I będzie to wszystko. Także na dzisiaj to tyle. Na razie.